Muszę przejść tę drogę do Emaus, jak doświadczenie codzienności. Myślałem przecież, że będzie inaczej. Myślałem, że sobie poradzę w złości. Uciekam, a chciałem najlepiej. Czegoś nie zrozumiałem i to wszystko szło tak dobrze. Coś się stało, znowu nic nie wiedziałem. Zostałem na tej drodze do Emaus, na drodze do mojej wygody, na drodze świętego spokoju. Nikt nie rzuca mi żadnej kłody. W tej mojej drodze do Emaus spokój mój jest pozorny. Coś mówi do mnie to sumienie. Ja staram się być bardzo odporny. Dopiero gdy Pana usłyszałem, wędrowca, który był ze mną w drodze, coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło. Chlebem dzielił się przy stole. W tej drodze doszło zrozumienie, sens życia i powołania. Ze słowa zrodziła się nadzieja, bo ty przecież znałeś mnie u zarania.